Bo weźmy słownictwo, które jest. Oburzeni, okupujący, tak? Co to znaczy, że ktoś jest oburzony? To nic nie znaczy, no oburzył się. Znaczy, świat się nie rozpadnie, świat nie zapłacze nad jego bólem, tak? Bo taki jest skonstruowany. Antykomuniści, antyfaszyści, antykapitaliści, po prostu antyglobaliści, wszystko anty, tak? A nie wiadomo, co jest pozytywnego.